Zero ryzyka dla nowych graczy w fuksiarz.pl. Zwrot 100% do 50 zł w gotówce. 0.fuksiarz.pl. Więc panowie, razem zespół od początku zapierdany, tak? Od kurwa gry w defensywie, od ślizgu, od kurwa zajebania barkiem po grę w piłkę, panowie. Nie będzie zapierdalania na boisku, będziemy mieli problem. Będziemy zapierdalać, walczyć, nie będzie problemu. Zdajcie sobie z tego sprawę, panowie. No to nie będzie lekki mecz. Od początku kurwa jazda. Powodzenia. Panowie, nie wiem, czy kurwa jest sens to mówić, bo w tamtym sezonie się przekonaliśmy boleśnie o tym. Z każdym przeciwnikiem można przegrać. Z każdym. Jak nie wyjdziemy na 100%, to ten mecz będzie przybierał naprawdę kurwa dziwne oblicze i będziemy się frustrować na boisku, czemu tak się dzieje. Nie dopuśćmy do tego. Jestem przekonany, że jak wyjdziemy na maksa, o każdą piłkę na 100%, z piłką spokojnie, to będzie po naszej myśli i to my się będziemy cieszyć z dobrej gry. Ale jeżeli kurwa odpuścimy, jeśli ktoś pomyśli, że tu będzie łatwo, to kurwa będą się dziwne rzeczy działy na tym boisku. Dlatego kurwa od samego początku jedziemy na maksa, dawaj! Dawaj panowie! To wygramy! KKTS weszło, 93, debiut Oskar Lodziński, 7 Kuba Wójcicki, 8 Bartek Kalinkowski, 9 Ismael Bajdu, 16 Bartek Urbański, 20 Bartek Skowron, 24 Kacper Gzieło, 29 Mikołaj Neumann, 44 Jewchen Smirnow, 77 Kacper Kalis, 99 Emanuel Obi trenerem, pan Maciej Tarnogrodzki. Te pierwsze 15 minut to musi być ogień, dobra? Lecimy, to co gadaliśmy. Kto wygra mecz? Rozpoczynamy granie w trzeciej kolejce czwartej Ligi Mazowieckiej. Teraz Urbański zostawił Habera. Haber w polu karnym, Lodziński, kapitalna pierwsza interwencja naszego bramkarza. Urbi! Ale od razu! Kacper, nie bój się grać! I dawaj, dawaj Skowrin! Dawaj Skowrin! Nie! Temu jest. Ale daj mu! Brawo, brawo! Ospalony znów drugi raz. Ręka? Brawo, brawo Skowron! Chciałbym pozdrowić mamę, tatę, brata, narzeczoną, a przede wszystkim mojego synka. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że oglądacie. Na końcu powiecie. Co? Muszę na końcu zaraz zapomnisz. W życiu, synku moim. A, dzisiaj powiem jedną rzecz, że dzisiaj pierwszy raz spał w łóżeczku. Pierwszy raz, więc mogłem się dzisiaj przytulić do swojej narzeczonej od 3 miesięcy. Na razie bez jakichś takich klarownych, czystych, stuprocentowych sytuacji. Kalinkowski teraz pociągnięty, nasz kapitan, przez biesiadę. Urbański do Neumanna, Neumann cofnął się po piłkę. Neumann, świetne podanie do Obiego, Obi. Obi w polu karnym, Obi zabrał się, minął dwóch obrońców. Wejdź się, ej, Urbi, Urbi zostaw, Jewgeń, zostaw Urbi, Urbi, Kali! I jak emocje w pierwszej połowie, jak oceniacie pierwszą połowę spotkania? Znaczy, jeśli chodzi o emocje, no to właśnie niestety niewiele. Obie drużyny szukały szans, ale cóż, miejmy nadzieję, że w drugiej połowie będzie lepiej. To jest mój pierwszy mecz KTS-u, aż wstyd się przyznać, bo już jednak 7 miesięcy w Warszawie jest, ale na pewno nie ostatni. Zresztą powiem wam więcej, po drugiej połowie, no liczę, że jednak KTS jako drużyna chyba z lepszym, mocniejszym składem, no gdzieś tam się obudzi, myślę, że teraz trener w szatni tam... i po prostu będzie lepiej. No zabrakło troszkę gry, no to jest początek sezonu i mam nadzieję, że to nie jest to, co chłopaki przygotowali docelowo na ten sezon, tylko że czymś zaskoczą, bo to jest pierwszy mecz, który oglądam w tym sezonie i mam wrażenie, że jeszcze głowami, może trochę na wakacjach, mam nadzieję, że będzie więcej tej walki, więcej zaangażowania, chociaż fajnie pokrzykują na siebie nawzajem, motywują się wzajemnie, ale żeby to jeszcze miało przełożenie na boisku, to będzie top. Spokoju w środku boiska. Urbi, jesteś na żółty, na ciebie tam grają. A na razie nie będzie zmiany, bo jesteś na tyle inteligentny, ale po 10-15 minutach prawdopodobnie zrobimy zmianę i wejdzie Kacper Pietrzyk będzie z Jewgeniem, a Skowrona damy na lewą obronę. Dużo niedokładności. Dużo niedokładności, nawet oni na nas wyszli wysoko. Spokojnie, Noju, wiem, że tyle tych piłek nie było po skrzydłach,
ale musimy te piłki teraz, jak wejdzie Kali, musimy te piłki pozmieniać, prawa i lewa strona, bo tego nam brakowało. Więcej tej dokładności, spokoju, zagrać na otwarte ciało, a nie, że co chwilę straty. Także jest 0-0, nie jest to wybitna pierwsza połowa, ale w drugiej połowie musimy to podkręcić. Kali, na tej szóstce zejdź, pokieruj, zmieńmy stronę jeszcze raz na Kubę i on na przykład wejdzie. To jest problem, trenerze, bo ten gościu u mnie w ogóle, on nie wraca do nich, do bloku defensywnego, tylko on stoi 2 metry ode mnie i mnie cały czas blokuje. My mamy zamkniętą cały czas prawą stronę, bo on stoi, w ogóle się nie rusza ode mnie. Ja jakby oni celowo blokują nas z tej prawej strony i kierunkują nas cały czas lewą stroną, a my tam się pakujemy. Musimy chyba właśnie teraz spróbować więcej przez Kaliego zagrać i żeby on to rozrzucał, bo ciężko nam jest to przegrać. Do Ismaela, bo on ma 1-1 wtedy. Jak nie wraca pomocnik, 1-1. Zostawiać na 1-1. No o to chodzi. Ja mu wtedy o to, nie jestem w stanie, ale ja wiem, a to wtedy musi być przez szóstkę. No o to chodzi, bo jeżeli jest zamknięta, to musi ta piłka być przez szóstkę czy przez ósemkę i wtedy puszczamy tam, a nie możemy te piłki dostarczyć tam przez środek boiska na razie. Także w drugiej połowie musimy znaleźć to, jeżeli dostaniesz pasa, to krótkie rozegranie z szóstką, żeby zagrać Ismaela. Panowie, 0-0, druga połowa, pozytywnie. Wchodzimy na drugą połowę, dokładnie z tyłu, bo było kilka za mocnych takich pasów, no, nie można było z tego zrobić, jak mam gościa na plecach i gramy takiego pasa. No. I chcemy ten mecz wygrać, czyli podkręcić trochę tempo, utrzymać i chcemy ten mecz wygrać. Dobra, dalej jeszcze. Te wszystkie podania, które lubi, wymieniacie między sobą, starajcie się grać przez trzeciego. Albo grajcie je zdobywające, bo zawsze są grane albo w poprze, albo do tyłu, tak? I wymuszajcie nawet podaniem, wymuszaj to, że przypuśćmy Skowron grasz do Jewgena, to wymuszaj go, że wpychaj go strefę wyżej. Bo to wtedy jest ta strata czasu, bo jeśli też jeden w poprzek zagrasz płasko albo zagrasz do tyłu, to oni odpływują, tak? Są ustawieni i wtedy nic z tego nie ma, nie? Z tej korzyści. To, żeby podkręcić tempo, to jakby najistotniejszy z detali, nie? Zwróćcie na to uwagę. Dobra, panowie, lepsza połowa, dawać, kurwa. Od nowa, czyste głowy, kurwa, idziemy i gramy w piłkę, tak? Kto wygra mecz? Druga połowa meczu trzeciej kolejki czwartej Ligi Mazowieckiej przed nami. KTS Weszło, Tygrys Huta Mińska. Już za chwilę drugie 45 minut tego starcia. Dziewczyna jest na meczu? Nie. Ale jak to, nie daje ci wsparcia? Daje, bardzo. Na odległość? Tak. Dobra, też bym chciał mieć taką dziewczynę, ale to jest melodia przeszłości. Przeszłość. Przyszłości. Dobra, kończymy te gadki, bo tu się trzeba skupić na spektaklu. No, może już Pietrzyk przy tym rzucie rożnym się przyda. Wysoki zawodnik, dobry w grze głową. Luwale. Danikowski! Ależ bramka, nie, to Pietrzyk. Zobaczmy, to jest Pietrzyk, to jest ten człowiek, który przed chwilą wszedł na boisko. Pietrzyka widzimy jeszcze raz na innym ujęciu. Kapitalnie przelobował. Mówiłem przed chwilą, wejdziesz, wysoki jesteś i będzie gol. Myślałem o strzale głową, ale nogą też piękny strzał zawodnika, który przed chwilą wszedł. Czułem, że dobrze będzie. Czy widzisz zmianę teraz w grze naszej drużyny w drugiej połowie? No jest lepiej. W drugiej połowie da się to oglądać, w pierwszej połowie to spać się chciało bardziej na trybunach, także oby tak dalej. Tak, w rzucie rożnym do krycia, tu zostaniesz, nie? No. Tu będziesz zostawał, Ismaela wypniesz. Tu też będziesz zostawał. Tak, i będziemy zostawiać. I łata jest szóstki, to jest tak, gdzie piłki są boczne sektory, też łata. Tutaj do muru, no. za Manuela. I tutaj jesteś na końcu. Dobra? Jak coś będę, ty będę chciał. Dobra, okej. Kalinkowski. Wójcicki do Kalinkowskiego. Kalinkowski! Tu zamyka Neumann! Z linii bramkowej wybija Syta Bajdu, gol! Ismael Bajdu z pierwszą bramką w tym sezonie do pięćdziesiątego piłkarza KTS-u po raz drugi w tym meczu. Po kolei zadamy krótkie pytanie kibicom. Czy jak się zmieniły nastroje? Padły dwie bramki. Czy jednak pozytywnie patrzycie teraz na to spotkanie, czy zostaje taki niedosyt? Cały czas było pozytywnie, czekaliśmy tylko na ten moment. Teraz się rozluźniło i na tym nie przestaniemy, więc to dopiero początek. Wójcicki.
Basler. Przyjęcie ze zwodem, kapitalny Basler. Zobaczmy, co robi Milan Basler. Basler ścina do środka, Basler uderza po długim rogu. Bardzo fajnie wszystko zrobił Milan Basler. KTS wygrywa 2-0, tak jak mówiłem, już w najbliższym tygodniu. Dwa kolejne spotkania, bo w środę na ulicy Blokowej na Targówku mecz z Talentem Warszawa to o 17:00 mecz wyjazdowy, a w najbliższą sobotę o godzinie 12:00 mierzymy się z Józefowią Józefów. Do usłyszenia już w najbliższą środę z ulicy Blokowej. Przechyliliśmy szale na naszą korzyść, aczkolwiek ten mecz na pewno nie wyglądał tak, jakbyśmy tego sami oczekiwali. Aczkolwiek pozytywem jest na pewno to, że no, gramy na razie nie tak, jakbyśmy chcieli, ale wygraliśmy kolejny mecz, więc no, mówię, no, to jest jakiś w tym pozytyw, ale musimy na pewno popracować no i poprawić tą grę, bo powinna wyglądać zdecydowanie lepiej. No, tu muszę podziękować trenerom, że wpuścili mnie na nasz, że akurat wszedłem, kiedy mieliśmy rzut rożny, tak? Bo często trenerzy robią tak, że gdzieś jak jest stały fragment, czy to w defensywie, czy w ofensywie, to jeszcze czekają z tą zmianą. Tutaj trenerzy zaryzykowali, wpuścili. Gdzieś tam mam wzrost, dobrze gramy tutaj przy tych ofensywnych stałych fragmentach, no i się opłaciło, wpadło fajnie. Ale najważniejsze, że wygraliśmy mecz. Nie, no instynktowne uderzenie, no to tak nie była też jakaś łatwa piłka. Wydaje mi się, że to był chyba jedyny sposób, żeby gdzieś tam poszukać tu bramki z takiej sytuacji. Pierwsza połowa nie była dobra w naszym wykonaniu. Trzeba pamiętać, że 5 zmian zrobiliśmy. Kilka rzeczy nie funkcjonowało, szczególnie w środku pola nie mogliśmy piłki utrzymać i rozbujać tą grę skrzydłami, więc było to gorzej. Myślę, że w drugiej połowie to wyglądało o wiele lepiej. Zrobiliśmy zmiany, ta gra się rozkręciła, zaczęliśmy stwarzać sytuację, strzeliliśmy dwie bramki. Pod koniec powinniśmy strzelić, gdyby kilku zawodników było bardziej, nie byłoby tak egoistycznie zachowanie, to myślę, że jeszcze z dwie bramki mogłyby paść. Pierwsza połowa ze strony rywala była bardzo agresywna, a w drugiej połowie przy naszym stylu gry cały czas to mówię, że ważne, żeby w grze być i od 60 minuty w górę uważam, że możemy mieć o wiele więcej piłki i sytuacji stwarzać. Także na pewno te dwie rzeczy miały na to wpływ. Każdy z Was może grać, tak? Każdy może grać, mamy w środę następny mecz i w sobotę następny mecz. Także mecz wygrany mogło być wyżej, oni mogli jedną strzelić na początku, to bądźmy szczery, ale pod koniec powinniśmy strzelić więcej, tak? Powinniśmy strzelić więcej. 2-0, 3 punkty następne i pracujemy nad środą. My to krótka odnowa, potem macie cały weekend wolny. Także do jutra i dziękuję za walkę i za pracę. To wygramy! Weszło! To wygramy! Weszło! Piłek, jednej brakuje. Wracamy na ziemię. Zero ryzyka dla nowych graczy w fuksiarz.pl. Zwrot 100% do 50 zł w gotówce. 0.fuksiarz.pl.